Ojcowie Kościoła używali tego obrazu w odniesieniu do Chrztu Świętego, że spod progu świątyni wypływa strumień, który płynie i rozlewa się w wodach słonych, które uzdrawia i powoduje, że rosną drzewa i wydają smaczne owoce, że tak naprawdę ze świątyni wypływa źródło jakiegoś uzdrowienia i jakiegoś naprawienia dla tego świata, który jest jakoś suchy, jest jakiś bezowocny. To też można odnieść konkretnie do ludzi ochrzczonych, do tych, którzy przyjęli Boże Słowo, którzy przyjęli Bożą łaskę i którzy są posłani, żeby nie być tylko w świątyni, ale żeby wychodzić czy wypływać z tej świątyni dla uzdrowienia tych światów, które są chore, dla ożywienia tych światów, które są bezowocne. Myślę, że każdy z nas do tego jest powołany, żeby uświadomić sobie moc naszego chrztu, aby przyjąć na nowo tę łaskę, która z tego chrztu wynika i żeby pójść, żeby nie pozostawać w świątyni, ale pójść do świata i czynić uzdrowienie i przynosić nowe życie. Kłopotem będzie to sformułowanie: wstań, weź swoje łoże i chodź. W tej krótkiej Ewangelii to w różnych wariantach to sformułowanie pojawi się aż 5 razy. Weź swoje łoże i chodź. Faryzeusze, świadkowie albo ci, którzy usłyszeli o cudzie, jakiego dokonał Jezus w sadzawce owczej, zwanej Betesda, są wściekli, że znowu Pan Jezus coś robi w szabat, że Pan Jezus uzdrawia, a przecież nie powinien tego robić. To wstań, weź swoje łoże i chodź, co oznacza, że człowiek, który był przez całe życie sparaliżowany, przez całe życie skazany na pomoc innych, którą pewnie raz otrzymywał, a innym razem długo doświadczał jakiejś samotności i opuszczenia. Status człowieka ubogiego i człowieka chorego w czasach Jezusa był nie do pozazdroszczenia. Wcale nie było rozwiniętych szpitali, domów pomocy i tym podobnych rzeczy. To był człowiek nikt. To był człowiek, który naprawdę obarczony był cierpieniem i żył najczęściej z żebrania. Jezus go zobaczył. Jezus go uzdrowił. Jezus zobaczył jego tęsknotę. Zresztą fantastyczny jest ten moment, kiedy Pan Jezus, wchodząc tam na te krużganki owej sadzawki, pośród wielu, wielu chorych i ułomnych, którzy chowali się tam w cieniu tych krużganków, zobaczył tego właśnie człowieka. 38 lat już tam leżał i cierpiał. I czekał, aż ktoś go wprowadzi do tego źródła wody, do sadzawki. Była bowiem taka tradycja, że kiedy następowało w tej sadzawce poruszenie, to Żydzi byli przekonani, że to zstępuje anioł i porusza skrzydłami tę wodę i wtedy ten, kto wszedł do tej świeżej wody, poruszonej przez anioła, liczył na cud. Ale ten 38 lat czekał na kogoś, kto go zdąży wnieść czy podprowadzić do sadzawki. I mówi: nie mam człowieka. W Jezusie znalazł człowieka. W Jezusie znalazł nawet więcej, bo znalazł prawdziwe źródło i prawdziwe uzdrowienie. Słowa wstań, weź swoje łoże i chodź są nie tylko oznaką, czy takim rozkazem, jaki wydaje Jezus i uzdrawiając paralityka, ale jest to zaproszenie do bycia odpowiedzialnym za własne życie, do chodzenia na własnych nogach, do troski o każdy kolejny dzień, żeby znowu nie wejść w grzechy. Jezus, uzdrawiając go, uzdrowił również jego duszę, bo tym, co odgradza tak naprawdę człowieka od źródła, jest grzech.
Ja nie mam dostępu do mocy, do życia, do miłości, bo jestem grzesznikiem. Jezus, uzdrawiając, przywrócił mu dostęp do prawdziwego źródła i skomunikował go z Bogiem.